Kanał prowadzi mnie Jezus Robert z Kasta i dzisiaj Ania przyjechała z Pomorza opowiedzieć swoje świadectwo tego, jak przyszedł do niej Duch Święty, jak zmienił jej życie. Cześć Aniu. Cześć. Bo witam. Byłaś po dużych przejściach, traumach w swoim życiu. Zawołałaś do Boga i On przyszedł, pokazał się. Powiedz o tej nadprzyrodzonej historii. Ale najpierw, jak to było z wiarą w twoim życiu? Gdzie był Jezus? Jak byłaś mała? Jak dorastałaś? Mama dwójki dzieci, tak? Tak, mama dwójki dzieci. Z mężem Mateuszem przyjechała. Mąż tam za kamerami tutaj czuwa. Tak. I modli się teraz. Opowiadaj. Tak. No to zacznę właśnie od tego dzieciństwa może. No to standardowa rodzina katolicka, która gdzieś tam w niedzielę zawsze chodziła do kościoła. Ale tak naprawdę chodziła do kościoła, ale prawdziwego, żywego Jezusa, no to tak naprawdę nikt nie znał. Bo nikt mi nie powiedział, że Pan Bóg istnieje, że jest żywy, że Pan Jezus umarł za moje grzechy. Gdzieś tam się to słyszało w kościele od czasu do czasu, ale żeby prawdziwe świadectwo takie rodziców, że Pan Jezus żyje i że my też żyjemy dla Niego, to nie, czegoś takiego nie było. Ale mimo wszystko te podstawowe sakramenty, to wszystko to odbyłam, że tak powiem, do momentu bierzmowania, bo bierzmowanie był takim momentem, że no, odeszłam od kościoła. Pożegnanie z kościoła. Całkowicie pożegnanie z Ale kościołem. Ale przyjęłaś bierzmowanie. Tak, tak, przyjęłaś. Tak, wszystko. No. Czyli sakrament pożegnania, to się mówi. Nie tak. Bierzmowania, tylko pożegnania. Niestety, ale właśnie taka była moja mentalność, nie? No tak, tak, większość. Że po prostu cały czas było to wypychanie do kościoła i ja sama już po prostu od niego potem odeszłam. No i właśnie teraz już wchodzi ta historia mojego życia, bo jak odeszłam już właśnie z tego mojego kościoła, no to się zakochałam w młodym wieku, bo byłam młoda dziewczyna, miałam tam 18 lat. No i poszłam w kierunku tej miłości bardzo dużej, nie? Że spotkałam takiego mężczyznę i tak dalej. No i chciałam wejść z nim w związek, no i tam wiadomo, jak to za czasów nastolatki, to te miłości są bardzo mocne. Więc ja weszłam w ten związek. No i z racji tej, że nie za wiele miałam wspólnego z Panem Bogiem, bo nie wierzyłam i tak dalej. W sensie takim było to odklepane i gdzieś tam sobie Pan Bóg jest na chmurce, ewentualnie jeśli w ogóle jest. Tak było w moim sercu, nie? Nawet. Tak. No to odklepane to wszystko jest, no i ja tam sobie pójdę za tą moją miłością. Perturbacje generalnie były dosyć duże, bo byliśmy w tym związku, ja i ten mój partner, ale gdzieś tam cały czas się raniliśmy ze względu na to, że nie mieliśmy takich prawdziwych wartości, nie? Właśnie opartych na Panu Bogu. Więc ranienia były generalnie bardzo duże. No i wstąpiliśmy w taki związek niesakramentalny, mieszkając ze sobą. No i kochaliśmy się. No nie powiem, że to nie było tak, że było to pozbawione miłości, bo faktycznie się kochaliśmy i ja no praktycznie całe życie moje skupiało się na tej konkretnej osobie. Ja teraz tak to widzę, że on był na miejscu Pana Boga, nie? Że ta osoba była na miejscu Pana Boga i w momencie, kiedy ja straciłam tą osobę, kiedy zadziały się takie wydarzenia, które spowodowały utratę jego z mojego życia, no to ja już poleciałam po równi pochyłej. No i to było tak, że byliśmy 11 lat w związku i po tym jak straciłam go, to jeszcze miesiąc później dowiedziałam się, że mój tata zachorował nieuleczalnie na raka głowy i lekarze dawali mu maksymalnie 6 miesięcy życia. Więc w grudniu się dowiedziałam o sytuacji, kiedy musiałam zostawić mojego partnera po 11 latach niesakramentalnego związku, a w styczniu się dowiedziałam o diagnozie mojego taty, więc w tym momencie mój świat uległ całkowitemu zniszczeniu. Psychicznie, fizycznie, emocjonalnie, po prostu byłam w tak wielkim cierpieniu, którego nawet ja nie umiem nawet tego opisać, bo ja czułam, że ja cała w środku jestem martwa. Ja byłam tak w strasznym cierpieniu, że ja nie wiedziałam, czego ja mam się trzymać, bo ta miłość do tego mężczyzny, którego straciłam i też potem tata, bo tata 6 miesięcy później też umarł. Więc jeden cios, drugi cios dostałam i nie wiedziałam, na czym świat stoi. Taka podwójna żałoba w twoim życiu. Tak, tak, ogromna. I ja nie wiedziałam, na czym świat stoi. Ja codziennie rano wstawałam. Ja muszę ze sobą skończyć, bo ja już po prostu nie mogłam żyć, nie? A byłam osobą generalnie, która byłam znana. Miałam swój sklep. No nie mogłam funkcjonować, bo to wszystko, co straciłam, powodowało destrukcję na wszystkich obszarach mojego życia. Ja wstawałam rano
i mówię, muszę ze sobą skończyć, idę po sznur, bo po prostu nie mogę już tego wytrzymać. I ja miałam wrażenie, że ta miłość do tego chłopaka, który jest, że on jest pod skórą i ona mnie zabija, to mnie po prostu z dnia na dzień coraz bardziej zabijało, zabijało i zabijało. Ja nie potrafiłam normalnie żyć, funkcjonować. Ja dla wszystkich robiłam taką bańkę, że wszystko jest okej, okay, ale myślę, że każdy się gdzieś tam domyślał, ale w środku po prostu umierałam. To nie było życie, to było po prostu destrukcja i chęć, tylko ja wstawałam po prostu rano z myślą, jak ja ze sobą skończę, nie? Ja już miałam konkretne drzewo wyznaczone, więc to było bardzo, bardzo silne, żeby pierwsza myśl, która jest w człowieku, żeby było, żeby ze sobą skończyć, nie? I ogrom był tego cierpienia, nie? Z którym nie potrafiłam sobie poradzić, bo psychologowie, teraz ten świat oferuje tyle tych pomocy człowiekowi. No właśnie, szukałaś gdzieś pomocy? Szukałam pomocy. W jakichś medytacjach, w jakichś duchowych innych rzeczach, w jakichś... Nie, ja duchowość w ogóle odrzucałam, wiesz? W jakichś bioenergoterapiach, w czymkolwiek innym szukałaś pomocy? Nie, nie szukałam pomocy, bo jakby ta moja duchowość była odrzucona. Ja nie reflektowałam na to, że może być coś poza moją świadomością, poza tym, że jestem tu i teraz, więc... Czyli wierzyłaś, że jak umrze ciało, to już ciebie nie będzie, tak? Tak, no. Tak, nie widziałam tego świata, że może być coś poza tym tu i teraz. Po prostu kocham, cierpię i ja już nie chcę tu być. Ja już chcę iść stąd, z tego świata. Myślę, że była jedna osoba w moim życiu, która się bardzo domyślała. Była to osoba, dzięki której właśnie trafiłam do kościoła. Bardzo ją teraz pozdrawiam. Na pewno wie o no to chociaż imię powiedz. No Jarosia. Dobrze, jest taka Jarosława, która przyszła do mnie i ona widziała, jak bardzo cierpię. Ona też mnie przychodziła napominać o tym, w jaki sposób ja żyłam, nie? Aha, że ja żyłam w związku niesakramentalnym, ona to widziała. I ona przychodziła i mówiła do mnie, Ania, słuchaj, no ale to no nie można tak żyć, nie? Że to tak, no... By trzeba było legalizacji, nie? Czy to ci wierciło trochę dziurę w brzuchu? Troszeczkę. Napomnienia? Tak, ale ja chciałam żyć po swojemu. No ja tak. Chciałam żyć po swojemu i jak ja będę chciała wejść w ten związek małżeński, to ja sobie w niego wejdę, nie? I w ogóle był taki ale moment, co, że... Ale co, wychodziłaś, że po co mi papier, czy dlaczego nie było tego ślubu? No, bo po co mi papier? Ja nie wierzyłam w Pana Boga, nie wiedziałam, że jest... No, ale są śluby cywilne też, tak? O to mi chodzi. Czy w ogóle tak, ale nie, ja żyłam w takim świecie, że... Nie, kochamy się, będzie dobrze. Kochamy się, będzie dobrze, my żyjemy tutaj i teraz, jest pięknie i to nam wystarcza, nie? I ona przychodziła tak do mnie, do mojego sklepu jeszcze wtedy, a ja tak naprawdę to jednym uchem wpuszczałam, a drugim wypuszczałam, ale w środku w sumie nie wiedziało, że źle robiło. Tak, tak. No właśnie, bo jest, to jest ważne, bo ja często też mówię, że warto mówić o Bogu, czy napominać właśnie w imię Boże o czymś. Bo nawet jak człowiek udaje, że tego nie słyszy, to gdzieś to pracuje w środku. Tak, nie? Ja wiem, że to było ziarenko zasiane wtedy już, że ja nie powinnam tak być, tyle że ja byłam taką osobą, która ja będę tutaj decydować, ja byłam takim typem buntownika, duma, nie? Tak, to jest duma, to pycha, jest brak pokory, taka pycha, więc ja chciałam decydować i więc ona mnie kilka razy napomniała, ale darowała już sobie. No też podobnie miałam, bo też przed nawróceniem tak samo mówiłem, że nikt mi nie będzie tutaj mówił, jak mam, co ja mam myśleć o świecie, ja tu wiem najlepiej. Mm, no. Tak, właśnie tak to jest. No i myśmy nawet z tym partnerem planowali ślub już tak, no dobra, to pójdziemy po tych 11 latach. Po 11 latach związku niesakramentalnego powiedzieliśmy, że no dobra, to pójdziemy do kościoła i 6 miesięcy przed tym, przed planowanym ślubem, te wszystkie wydarzenia nastąpiły, nie? Że jakby przeciwnik się kurzył, mówi tak, póki nie żyliście tak, tak zwaną kociołapę, to wszystko dobrze, to mi nie przeszkadza, a teraz jak chcecie, to ja wam teraz pokażę, tak? No, tak, pewnie między innymi też tak było, no i wszystko po prostu powychodziło na wierzch. No i ja nie mogłam być w tym związku już dłużej po prostu i zostawiłam tego chłopaka, ale no mówię, ból był nieznośny, potem jeszcze tata zmarł. Jak już tata zmarł, to już była taka równia pochyła w moim życiu. Ja nie potrafiłam sobie poradzić właśnie z tym wszystkim, to już i alkohol, i narkotyki, niestety to wszystko, to co jest niezwiązane z Panem Bogiem, ja już poszłam w całkowicie złą stronę, to już była równia pochyła. Czyli szukałaś ratunku, tylko nie w tym, co trzeba. Nie w tym, co trzeba, tak, tak, dokładnie, nie w tym, co trzeba, ale ze względu na to właśnie, że ta dziewczyna, która przychodziła do mnie do sklepu, powiedziała do mnie, przyszła jednego dnia i mówi, słuchaj, ja wiem, że ty tak cierpisz, słuchaj, jedź tam do kościoła, mi wskazała konkretny kościół i mówi, jedź tam, tam jest taka fajna organistka, ona mówi do mnie, a ja jestem w ogóle taka uczulona na muzykę właśnie, bardzo jestem taka emocjonalna względem muzyki i mówi, tam jest taka piękna organistka, może tam pójdziesz i trochę ukojenie będziesz miała.
Ja powiem ci, że to był taki moment kluczowy, bo ja wtedy zdałam sobie sprawę, że ja nigdzie indziej nie zaznałam pomocy u żadnego psychologa, u rodziny. Ale chodziłaś, próbowałaś, tak? Jakieś te terapii? Tak, tak. Mhm. Nie, no nic po prostu, no bo to było coś, co mnie zżerało od środka. To moje serce było w całkowitej destrukcji, nie? Więc nikt z zewnątrz nie mógł mi niczego zapewnić, żadnej pomocy, pomimo tego, że ja wchodziłam do mamy do łóżka, ja wiadomo, że gdzieś tam szukałam tej miłości, przytulałam się, ale to nic, nikt mi nic nie dał, poza tym wiadomo prawidłową czynnością, ale no nie. Nikt z zewnątrz nie mógł mi pomóc, więc ja w tym momencie, jak ona mi powiedziała o tym kościele, o tej organistce, to mnie ruszyło serce i sobie myślę, no dobra, to pierwszy raz sama z siebie, tak po prostu, pójdę do tego kościoła z własnej woli, nie? To był taki, to był pierwszy raz, kiedy ja świadomie poszłam poszukać pomocy. Ale czy pomyślałaś wtedy o Panu Bogu, czy tylko tak, że pójdę? Ja pomyślałam, że faktycznie może tam znajdę ukojenie. Czyli to już myślę, że moja dusza się odezwała, nie? Moje serce, które potrzebowało innej miłości niż do której pory to znałam, nie? Takiego standardowego no życia. No i co się wydarzyło w tym kościele? W tym kościele tego dnia, co jest w ogóle teraz niedozwolone, bo podczas homilii może wychodzić tylko kapłan, ale wtedy wyszedł kapłan plus jeszcze osoby świeckie, które mówiły świadectwo swojego życia. I to było. To znaczy, nie, to chyba tutaj nie można aż tak mówić, że niedozwolone. Jeżeli... Coś takiego kiedyś słyszałam, wiesz, że w niedzielę na homilii to nie powinien pójść jakby tak patrzeć, to Jezus złamał tyle przepisów ludzkich i prawa. To nie o to chodzi. To jest, jeżeli jest za zgodą prezbitera i jest głoszone Słowo Boże i jest homilia, to w ramach tej homilii też można zaprosić. To było na takiej zasadzie, bo faktycznie kapłan wyszedł, zapowiedział, powiedział co i jak. No właśnie. No i wyszedł taki... Znaczy w sensie, że świecki nie głosi homilii, on może głosić świadectwo. No nie, faktycznie, tak. On głosił świadectwo, nic dokładnie. Nie ma tutaj żadnej złamania. No to w takim razie, no to super. No to fajnie, że uświadomiłeś, bo nawet nie wiedziałam. I wyszli po prostu zwykli ludzie tacy jak ja, nie? Że to był ktoś, kto miał firmę, drugi był jeszcze mężczyzna, trzech mężczyzn wyszło. I dla mnie było to budujące, że to byli mężczyźni, to nie były kobiety, tylko że to byli mężczyźni, mniej więcej myślę, że w twoim wieku, i po prostu wyszli i mówili o żywym Bogu, że oni doświadczyli Boga, który żyje, który kocha, który ich prowadzi i który po prostu cały czas jest z nimi. A czy to była taka msza na tygodniu zwykła, czy to była niedziela? Nie, to była niedziela. To była niedziela, to była msza. Jak to Duch Święty ukartował w cudzysłowie? Tak. No i mów dalej, no. Tak. I podczas tej mszy świętej oni mówili te swoje świadectwa i okazało się, że oni reprezentują kurs Alfa, który dokładnie w tym czasie odbywał się w tej miejscowości, dokładnie w Przywidzu. Więc jak ja usłyszałam te ich świadectwa, pełne miłości, bo oni mówili też o tym, że Duch Święty ich wyprowadzał z najgorszych brudów. Byli tam ludzie, którzy... I oni się nie patyczkowali w słowach. Oni mówili wprost, że oni swoje żony zdradzali. Mówili o takim bagnie po prostu, w którym żyli i oni nie chcieli z tego wyjść, a Pan Bóg ich do tego wszystkiego po prostu popchnął i te małżeństwa są scalone, cały czas się kochają i tak dalej, więc dla mnie to było takim niesamowitym podarunkiem od Pana Boga, że ja jak słuchałam ich, to tak siedzę i mówię... Ja też tak chcę. To był taki moment, ja też tak chcę. Chcę doświadczyć takiego Boga żywego. To był taki pierwszy moment. No i z racji tej, że te świadectwa były tak mocne, że to ja się zapisałam na ten kurs Alfa, który był w tej miejscowości konkretnej. Ale czy pomyślałaś wtedy o jakichś sakramentach, czy jeszcze nie? Nie, absolutnie. Nie! Był ten kurs Alfa i... To był taki pierwszy moment właśnie tego zapalenia się jakiegoś światełka. Ale wiesz, dlaczego się pytam? Bo właśnie czasami mamy zarzut do ewangelizatorów. Jest taki zarzut, że my nie zapraszamy ludzi do sakramentów. A ja chcę powiedzieć, że sakrament to jest szczyt, to jest przemienienie, to jest Góra Tabor. To jest miejsce, gdzie Bóg przemienia swój chleb, swoje ciało, gdzie się rozdaje. I też powiedział Jezus, żeby nie dawać pero przed wieprze. Czyli To jest miejsce, do którego trzeba dojść, a my zapraszamy ludzi do Jezusa, a On ich już zaprowadzi do sakramentów. To jest prawda. To jest wypisz, wymaluj moje życie sprzed 6 lat. To właśnie wszystko, co mówisz. To jest esencja, bo ja wtedy w tym momencie, ja nie znałam wartości spowiedzi, ja nie znałam wartości Komunii Świętej. Ja wiadomo, że nie zaznałam Boga żywego
I ja wtedy nie wiedziałam, że jak właśnie piękna łaska jest, wypływa z tych sakramentów, nie? Więc ja zostałam zaproszona na kurs Alfa i ten kurs Alfa właśnie wprowadzał mnie, kim jest Pan Bóg, kim On właściwie jest. Tam były takie bardzo fajne wykłady, jeszcze kapłan też i mówił. I rozmawialiście w jakichś grupkach, tak? Tak. O tych tematach, które były poruszane. Tak, dokładnie. Czyli kim jest Bóg, było też o zbawieniu, tak pewnie? Tak. Były o tym, co się stało konkretne na krzyżu, tematy, tak? Na konkretny dzień, w którym się spotykaliśmy. Rozumiem. Ale jeszcze tylko ci powiem, bo w momencie, kiedy ja byłam na takim dnie moralnym, takim grzechu moralnego i tak dalej, to ja zawołałam do Pana Boga. I to był taki bardzo, myślę, że punkt zwrotny ku temu wszystkiemu, bo... W trakcie tego kursu, czy nie, to było nie, nie, później? Przed jeszcze. Przed, to było jakoś jaka wydarzenie. Jaka to była modlitwa właśnie? To była modlitwa, słuchaj, ja jechałam samochodem, i ja strasznie płakałam, bo nie potrafiłam. Ja tylko w momentach, kiedy mnie nikt nie widział, płakałam. Ja jechałam tym samochodem i taka cała obryczana i mówię, Panie Boże, jak Ty jesteś, jak Ty naprawdę istniejesz, to pokaż mi to, bo ja dlaczego ja tak cierpię? Co ja Ci zrobiłam? Nikogo nie zabiłam, nic złego nie zrobiłam. Żyję normalnie, jak każdy człowiek. Nie chodzę, nie zabijam ludzi, wiesz o co chodzi. No i tak wrzeszczałam, tak płakałam, tak bardzo i mówię, jak Ty istniejesz, to pokaż mi to. I to była taka naprawdę... ja to wywrzeszczałam. To nie było tak, że to było cichutkie, tylko to był wrzask przez płacz i tak dalej. To był taki lament, naprawdę poważny lament. I po tej modlitwie właśnie, teraz ja wiem, że to była modlitwa, ale no tak. Wtedy to po prostu sobie wywrzeszczałam, że no wiesz, Panie Boże, apostołowie, pokaż mi to. Apostołowie to czasami, jak ta kobieta kananejska, to mówili, Jezu, weź się obudzisz, bo już nie możemy tutaj, nie? Już to tak się drze, nie? Tak, tak. Się tam... To ja też się tak narobię. Nie? I zobacz, i wtedy jest ten głos dochodzi i Jezus, zobacz, przechodzi koło niej i nie reaguje. Ona tam się drze, a to apostołowie, że już nie mogą wytrzymać, nie? I dopiero na ich prośbę się zatrzymuje i zaczyna z nią rozmawiać i uzdrawia jej dziecko. Ale dobra, wróćmy. Tak. No i ja tak wrzeszczę i właśnie to jest ten moment. I w międzyczasie przychodzi ta Jarosia i mówi mi o tym, żebym poszła do tego kościoła. Więc już pewna odpowiedź, tylko że ja wtedy tego nie łączyłam. A, czyli to było już nie po kolei, ale już teraz wiem, jak to się ułożyło. Tak, tak, tylko że ja wtedy tego nie łączyłam totalnie, nie? Że ja tutaj wybuczałam się i tak dalej, wywrzeszczałam, no tak. Jak ty jesteś, to mi pokaż. I ta Jarosia przychodzi i ja zapisuję się na ten kurs Alfa dzięki tym świadectwom tych mężczyzn. No i pierwszy wykład, zaczyna się coś dziać w moim sercu, bo ja w ogóle się nie radowałam się, nie? Ja byłam w tak ogromnym smutku, pustka, że ta. Ja nie potrafiłam sama podnieść się do śmiechu, a w momencie, kiedy ja wracałam z tego spotkania, z tego kursu, to pojawiała się jakieś światełko, jakaś radość. Ja nie wiedziałam dlaczego, co się dzieje, nie? Że jakaś radość się we mnie pojawia, gdzie tutaj przed chwilą straciłam i tatę, i tamtego partnera, i moje życie legło w gruzach praktycznie, bo ja sobie też nie radziłam ze sklepem, nie? Bo to druga sprawa, bo ja zostałam sama jako kobieta i sobie nie potrafiłam z tym poradzić, a tutaj tak jakieś światełko. No i generalnie te wykłady, to wszystko prowadziło ku temu, żeby poznać Pana Boga. I było czwarte spotkanie, już czwarte spotkanie, więc zobacz, to jest tydzień, jeden tydzień, drugi, trzeci, bo one były raz w tygodniu, nie? Więc to było czwarte spotkanie. I było o tym, że Pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu. I ja wtedy poczułam tego wieczoru, jak oglądałam ten film, bo to był taki film o tym, że Pan Jezus umarł i to był film, nie? A potem ksiądz jeszcze dopowiadał pewne kwestie. I ja poczułam, jak mi klapki z oczu spadają. I ja widzę po prostu, że to jest prawda. A ja doskonale wiedziałam, bo sumienie człowieka wie, w jakim bagnie jest. I ja wtedy doskonale wiedziałam, w jakich grzechach ja jestem. Przestałaś się czuć doskonała, przestałaś się czuć święta, tak. Wspaniała i czysta. Ja zobaczyłam cały brud. Zobaczyłaś cały brud, oczami Boga, jak Cię widzi Bóg. Tak, i ja zobaczyłam, w jakim momencie, w jakiej destrukcji ja jestem, a On przyszedł, żeby umrzeć za mnie. Ja nie muszę umrzeć, tylko On umarł za mnie. I powiem Ci, że to było tak mocne w moim sercu, że ja przyjechałam do domu i myśmy dostali od nich takie malutkie książeczki z modlitwami. Przyjechałam do domu, uklękłam przy wielkiej kanapie, mam taką wielką rugówkę od mojej siostry i przyjechałam do domu, otworzyłam tą książeczkę na modlitwie oddania się w ręce Jezusa, bo ja wtedy już zrozumiałam, że On naprawdę istnieje. Jest. On naprawdę istnieje i On naprawdę oddał życie za moje grzechy.
I ja otworzyłam tą książeczkę i zaczęłam się modlić tą modlitwą. I to, co ze mną się działo podczas tej modlitwy, to jest mi ciężko opisać słowami, bo to był tak ogromny płacz. To był całe, wszystko to, co ja czułam, wylało się ze mnie. Ja płakałam, ja Pana Boga przepraszałam za moje grzeszne życie. Też widziałaś tą historię swojego życia? Tak, te widziałam. Swoje upadki i ten? Tak, widziałam, że byłam w grzechu przez 11 lat, że ja byłam całkowicie od Pana Boga oddzielona. Ja widziałam cały mój brud, syf i ja Pana Boga całym sercem przeprosiłam za to. Przepraszałam i przepraszałam, a łzy po prostu lały. Ja nie potrafiłam zapanować. To nie było nic, co ja bym mogła sobie sama wyprodukować. To był ktoś, kto przyszedł z zewnątrz i podczas tej modlitwy wylewało się to wszystko ze mnie. I ja tak strasznie długo płakałam i tak mocno, że jak ja w pewnym momencie się jakby trochę ocknęłam z tego wszystkiego, bo ja miałam oczy zamknięte i cały czas płakałam. I w pewnym momencie patrzę, a ta moja cała rogówka w chusteczkach higienicznych. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje tak do końca. I ta modlitwa trwała. I w pewnym momencie, nie wiem ile czasu ona trwała, wiem, że bardzo długo. Na pewno to nie było 10-15 minut, tylko to na pewno były godziny. Ale czy wtedy doświadczałaś już obecności Bożej? Tak, ja wiedziałam, że On jest. Po prostu, ja wiedziałam, że On jest. Że jest tu, że jest we mnie. Że jest we mnie, nie gdzieś indziej, nie w kaplicy. Że On jest tu, we mnie, w sercu. Ale mój mózg jakby, nie wiedziałam, co się dzieje, bo ja nie produkowałam tych łez. To nie były łzy takie z utraty tej miłości. Nie były z rozpaczy. Nie były z rozpaczy, tylko coś innego. Czy one były trochę też z radości? Nie, to był typowy Duch Święty. Nie, to było po prostu wylanie tych wszystkich lat bez Pana Boga. Mi się wydaje, że Duch Święty przyszedł z takim darem. Bo jak ja miałam podobną sytuację, to ja miałem tak, z jednej strony rozpacz na swój grzech, właśnie jak mi Duch Święty pokazywał moje grzechy, a z drugiej strony tak wielka radość w sercu, że z jednej strony płakałem, a z drugiej strony miałem wielką radość. I dla mnie to było po prostu coś niepojętego, że można te dwie rzeczy połączyć. I wiedziałam, że to jest Duch Święty. Też mi pokazywał sytuację, kiedy On był, kiedy mi błogosławił, kiedy wstawiał się i też pokazywał mi grzechy właśnie. Ale te grzechy właśnie były pokazane w tym duchu, jak... Nie wiem, jak to powiedzieć, że wiedziałam, że krzywdziłem tym Boga. Tak, że krzywdziłem tym Boga, że ja też właśnie dokładnie to samo przeżyłam. Nie? Tak. Ja dlatego dopiero... się pytałam, czy to podobne coś miałaś, czy inaczej trochę. No, dlatego... Tak, to jest dokładnie to samo, to co mówisz. Identycznie, że ja wiedziałam właśnie, jak ja przez te lata Pana Boga raniłam. I to były grzechy, to były łzy, tego wszystkiego nie produkowałam, ale nie czułam, tak jak ty mówisz, tej wielkiej radości, błogości, tego wszystkiego, tylko ja wiedziałam, że przyszedł ktoś do mojego serca, bo to był ktoś, ja wiedziałam, czułam obecność Pana Boga w sercu, że On robi coś, co jest poza mną. Ja nie byłam za to odpowiedzialna, więc coś się działo, ale nie był to ogrom radości, tylko właśnie to, co ty mówisz, takie oczyszczenie, nie? I stanięcie w prawdzie właśnie w tym wszystkim. Ja po tych kilku godzinach zamknęłam tą książeczkę, posprzątałam te wszystkie chusteczki, dobra, idę spać. I poszłam spać. I co się okazuje? Następnego dnia ja wstaję rano i nie ma myśli samobójczych, nie ma... Ja tak kroję sobie warzywa do sałatki i mówię, co jest grane? Ja się czuję zupełnie inaczej. Nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje i tak usiadłam, pamiętam tą scenę jak dziś, usiadłam na tym krześle i mówię, o matko, Pan Bóg istnieje. O matko, nie? Że to dopiero wtedy rano, jak pokój wstałam... Pokój w sercu poczułaś. Pokój w sercu i Pan, że Pan Bóg jest. I wiesz, co jeszcze z tego wszystkiego było najpiękniejsze? Że Pan Bóg mi tak zabrał tą miłość, tą destrukcyjną miłość do tego partnera. To, co mnie niszczyło, to mnie zabijało od środka, On to po prostu w sekundę zabrał. Ja w tym momencie poczułam braterską miłość do tego chłopaka i to po prostu zostało przemienione w ogromną radość i miłość. Ja to określam, ja wiem, że ja w tym momencie dostałam, podczas tej modlitwy dostałam nowe serce. Moje serce z kamienia Duch Święty w tym pokoju, w tym miejscu zabrał mi, a dał mi nowe serce, prawdziwe, żyjące, wiedzące o tym, że Pan Bóg istnieje, że jest tu i teraz. I ja byłam w tak wielkim szoku, że co się ze mną stało i dzwonię do tego opiekuna grupy mojego i mówię, Tomek, słuchaj, bo wiesz co, zadziało się coś takiego, że ja tak strasznie płakałam, a ja wiesz, wtedy nie miałam żadnej wiedzy na temat Ducha Świętego.
wiesz co, bo tak strasznie płakałam i nie wiem, co się stało. I ja płakałam kilka godzin i wiesz, i ja już tak nie cierpię, a już nie chcę siebie zabić, bo Pan Bóg jest. Nie? I do niego tak mówię, on spokojnie, spokojnie, bo ja byłam taka rozentuzjazmowana. I on do mnie mówi, nie, nie, spokojnie, ale spokój się, Duch Święty do ciebie przyszedł. A ja mówię, co? Kto? Jaki Duch Święty? Ja wtedy nie miałam żadnego pojęcia, nie? Kim jest Duch Święty, więc to było takie, no, bardzo, bardzo piękny moment. To były moje drugie narodziny, nie? I od tego dnia moje życie tak już się napędziło w tym królestwie. To jest to nowonarodzenie właśnie. Tak. Nowonarodzenie. Tak. I ja obchodzę, nie obchodzę swoje, szczerze mówiąc, nie obchodzę swoich urodzin takich prawdziwych. Nie uczczę zawsze ich w ciągu roku, bo tak nie, mocno aż za nimi nie przepadam, za tymi urodzinami. Bo wiem, że moja dusza jest przeznaczona do wieczności. Ale ten dzień urodzin to zawsze i w ogóle z mężem teraz celebrujemy, nie? Że tego mojego pięknego narodzenia nowego. Bo to było spełnienie wszystkich słów Pisma Świętego. Jesteś już napełniona. No a gdzie dalej te sakramenty, o których tak, już Ci mówię. Czyli tak. To była czwarta katecheza. I co dalej? Czwarta katecheza i potem pięknie ten kurs właśnie prowadzi w kierunku sakramentów. I wiedzy, bo ja też nie wiedziałam tak do końca, nie? Bo spowiedź, bo to, ale było, wszystko tam jest. Tam jest tak skonstruowane dla takich osób, które były takimi zielonkami jak ja, że nie za bardzo wiedzą, o co chodzi. To właśnie wszystko było tam przygotowane. Tam był kapłan też, z którym mogłam porozmawiać, nie? I on mi wszystko też powiedział, że ja z tych lat powinnam się wyspowiadać, także tam był taki naprawdę gruntowny, solidny fundament. Ja w momencie, kiedy ja dostałam to nowe serce, to po tej rozmowie i potem jeszcze rozmowy z kapłanem, jeszcze rozmowy z prowadzącym grupy, poszłam do spowiedzi. I to był taki przepiękny moment, bo w tej spowiedzi też bardzo, bardzo dużo płakałam, ale to już były łzy takie oczyszczające, to już były moje łzy tego wszystkiego, że ja zdałam sobie sprawę, w czym ja żyłam i że ja weszłam teraz w prawdę, ja weszłam teraz w światłość. No i ten proces oczyszczenia trwał dosyć długo, nie? Bo wiadomo, jak się tam 20 parę lat żyje poza kościołem, to musiałam tych spowiedzi dosyć dużo przejść. Przed ślubem też taką generalną spowiedź przeszłam. No ale jak poznałaś teraz męża obecnego? No to jest robota świętego Józefa. No to opowiadaj. No był taki moment po moim nawróceniu, kiedy wiedziałam, że wszystko jest w porządku, w sensie takim, że jestem szczęśliwa. Naprawdę zaznałam takiego szczęścia w obfitości, bo jak ja już wiedziałam, że jest ktoś, kto mi mógł pomóc, bo ja zostałam uzdrowiona, po prostu w tym momencie zostałam uzdrowiona, dostałam nowe serce, na nowo się narodziłam, więc mi już praktycznie niczego nie brakowało. Ja już się cieszyłam się tym tu i teraz. A jeszcze się zapytam, wiem, że pytam o męża, ale zapytam się, czy po tym kursie Alfa gdzieś do jakiejś wspólnoty się przyłączyłeś? Tak, No to też oni też prowadzili właśnie, fajnie, bo tam było takie naprawdę dla takich ludzi, którzy nie mieli pojęcia, to oni mieli przygotowane takie też informacje, żeby wstąpić do wspólnoty, więc ja dzięki tej Jarosi kolejną wspólnotę poznałam. Fajna wspólnota była taka uwielbieniowa, bardzo mi się podobało i ja weszłam w tą wspólnotę, nie? Od razu, super, że miałam formację taką, nie? Właśnie na to, żeby wejść na drogę z Panem Bogiem. Wszystkie sakramenty, bo moje serce, kiedy ja dostałam nowe to serce, to ono bardzo chłonęło. Wszystkie informacje, które ja dostawałam od kapłanów, to ja po prostu na ślepo idę, bo muszę to zrobić, nie? Bo ja wiem, to że takie to jest... Takie ADHD duchowe się włącza, wiem. Ale no ja też... Niektórzy to krytykują, ale mówię, dobrze, no dajmy też człowiekowi, tyle lat chodził, żar tylko strąki, to daj mu teraz mu pojeść dobrego pokarmu, no. Niech się zapycha po prostu do góry, wiadomo, tak. aż mi się przez niego przelewa. Ja pamiętam tą pierwszą komunię świętą, kiedy ja przyjęłam w stanie łaski uświęcającej, to ja tak płakałam. Nie wiem, czy ja bardziej płakałam przy tej spowiedzi, czy ja bardziej płakałam po komunii świętej, wiesz? Więc, no i wtedy już serce i dusza wiedziało, nie? Kogo przyjmuje. Właśnie, więc no i ze względu na to przygotowanie. Jest taki, wiesz, w tym kursie Alfa jest też taki moment, kiedy jest dzień Alfa i też mówi się swoje świadectwa. Tam dużo takich rzeczy właśnie też mówili ludzie, nie? Że formowali się też w jakiś sposób, bo byli ludzie, którzy byli za to odpowiedzialni i oni opowiadali swoje doświadczenie, więc oni mówili właśnie, że wspólnota, Słowo Boże i tak dalej, te wszystkie podstawy oni nam po prostu wykładali, nie? Więc takiego życia już na co dzień chrześcijańskiego, tak.
Czyli dobra, tak. Jest wspólnota uwielbienia i gdzie ten mąż, powiedz dalej. Powiem. No i po kilku miesiącach, tak po 3-4 miesiącach, po tym nawróceniu moim, po tym nowym sercu, mówię, no ale Panie Boże, no ale co, ja mam tak sama być, nie? Nie czułam w sercu żadnego powołania do zakonu i tak dalej, pomimo tego, że ja wiedziałam, że Pan Bóg jest i są miejsca wyznaczone kapłanów, ale no ja nie czułam, że mam powołanie do siostry zakonnej, do bycia zakonnicą i mówię, no to Panie Jezu, no to weź mi coś tutaj podsuń, bo nie wiem, co tutaj dalej, nie? Bo te wszystkie związki, które oferował ten świat, to mnie nie interesowały, bo ja wiedziałam, że ja chcę żyć w czystości. Tak, ja chcę żyć w czystości i to było dla mnie takim priorytetem, nie? Więc i już teraz ktoś jak tutaj... Jak tu znaleźć takiego osobę, no właśnie, która chce żyć w czystości? Tak, no wspólnota. I we wspólnocie jedna osoba mi zaproponowała właśnie orędownictwo świętego Józefa, że święty Józef jest taki mocny, nie? Że taki pomocnik i on się zajmuje wszystkim. Ja mówię, no dobra, no to się będę modlić i znalazłam w internecie modlitwę taką no, bardzo potężną, bo ja wiedziałam, że ja muszę się do tego trzymać, że ja chcę żyć tak, jak Pan Bóg chce, w Jego przekazaniach, w czystości. I ja deklaruję, że ja to będę robić, ale on ma mi znaleźć dobrego partnera. Więc to był taki handel trochę, nie? No, a handel, ale Jezus powiedział, że jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania... To będę błogosławić, nie? To proście mojego Ojca o cokolwiek, a dam wam. Dam wam, tak. Także da nam po prostu, tylko mamy trwać w Jego nauce, w Jego przykazaniach. Tak, to jest prawda. I wiesz co, już w bardzo szybkim czasie Pan Bóg mnie wysłuchał, bo to było dosłownie kilka miesięcy później, 10 września 2017, ja poznałam mojego męża i to nie było tak, że myśmy przechodzili na ulicę i się poznali, nie, to był portal chrześcijański, społecznościowy. Zapłaciłam... No to zdradź już nazwę. Zapisani sobie, nie wiem, czy jeszcze istnieje. Aha, zapisani sobie. Zapisani dobra. Sobie, to też dzięki mojej kochanej, serdecznej przyjaciółce mi właśnie poleciła ten portal, bo jej znajoma wyszła za mąż dzięki temu portalowi. Aha. Więc ja w momencie, dzięki Asiu, ten właśnie, założyłam konto i tam właśnie mój mąż gdzieś tam się pokazał i już jak pierwszy raz zadzwonił do mnie, to już mówię, fajnie, nie? Że jak już te pierwsze rozmowy takie w dobrym kierunku, już wiedziałam, że on ma solidny fundament, bo on był we wspólnocie od dziecka. Więc jak już jest ktoś tak faktycznie ugruntowany w Panu Bogu, a to słychać było tą jego prawdziwość, więc mówię, no będzie chyba dobrze, nie? No i poznaliśmy się, 10 września się pierwszy raz zobaczyliśmy. No i potem się już potoczyło, nie? Bardzo, w bardzo szybkim tempie, bo jakby ja modląc się tą modlitwą i tak w krótkim czasie, bo to było dosłownie kilka miesięcy czekania, nie? Że ja wiedziałam, że skoro Pan Bóg mi stawia kogoś takiego, to znaczy, że to jest to. I ja tak odczułam to i mój mąż, pomimo tego, że jeszcze tak nie przyznawaliśmy się do tego, ale to była bardzo szybka akcja. Poznaliśmy się we wrześniu, potem szybko oświadczyny i ślub, więc... Ślub kiedy? 2019. Czyli po 2 latach od spotkania się, tak? Tak, tak, tak. No to no. Tak. To. I szybko i wolno to też tak, no. No szybko, tak szybko i wolno. No tak, tylko że tak, we wrześniu super. Się poznaliśmy, po 6 miesiącach on mi się oświadczył, potem jeszcze wyjazdy do Niemczech i tak dalej, no wszystko to trochę potrwało, no ale tak jak należy. Ania, no przyszły dzieci, macie 2 małych dzieci w tej chwili, daj Boże więcej wam życzę. I jak w tym wszystkim teraz z Panem Bogiem jest relacja? Czy znajdujesz czas między tymi zmianami pieluch i tego wszystkiego, i karmienia, gotowania, sprzątania, bo wiadomo, że to jest ciężkie. Tak, no powiem Ci, że ja się troszeczkę, w sensie takim, że ja się buntowałam ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, bo między mną a moim mężem jest 200 km różnicy, więc ja wiedziałam, że ja muszę się przesadzić, nie? Że tyle kilometrów. Nie było to łatwe dla mnie. Ale wiedziałam, że to jest osoba, z którą chcę spędzić całe życie i wiem, że chcę iść z Panem Bogiem, więc ja powiedziałam tak. No i tam nie dość, że dostałam w pakiecie mojego cudownego męża, gdzie wiedziałam, że to na pewno będzie to jeszcze dostałam wspólnotę. Więc my już weszliśmy w neokatechumenat od razu na dzień dobry, więc ja miałam po prostu takie zaopiekowanie się przez Pana Boga, że ja mogłam dalej wzrastać, nie? I pamiętam pierwszą skrutację, właśnie wyjazdu wspólnotowego i Pan Bóg tak mocno do mnie powiedział, wiesz, do serca, że jestem w dobrym miejscu, w takim jak On mi daje, bo ja się troszeczkę buntowałam, nie? A gdzie tu jakieś uwielbienie? bo tak moja dusza mocno chciała Pana Boga uwielbiać, ale wiedziałam, że jestem w dobrym miejscu, bo tam jest miłość do Słowa Bożego i tak dalej, to wszystko, więc ja dostałam to w pakiecie
I od razu Pan Bóg pobłogosławił dzieckiem. I jedno, potem drugie. I jest faktycznie, jest ten czas trudny, ale mimo wszystko to jest czas błogosławieństwa, ogromnego błogosławieństwa. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że ja, kiedy weszłam w życie sakramentalne, kiedy weszłam w Jego miłość, w Jego obecność, we wspólnotę, w to wszystko, co On mówi, właśnie te przykazania, które ja weszłam, ja doświadczyłam ogromu błogosławieństwa i miłości. To było coś niesamowitego, że ja wychodząc za mąż, widziałam wstecz moje życie i porównałam je sobie z tym życiem, które mam teraz, no to po prostu była nędza, walka, szarpanie się ze sobą samą, cały czas jakaś nieustanny niepokój, nie? A teraz to po prostu wszystko jakby jest, są te pieluchy, jest kupa prania, ale mimo wszystko jest ogrom radości, bo ja mam tak ogromne pokłady radości w sobie, że no nie da się tego po prostu nawet wypowiedzieć słowami. Ale ja po prostu wszystkich by wyściskała i mówiła, że ich kocham. No i to było też takie działanie Ducha Świętego, bo bardzo otworzyłam się na miłość, nie? Wcześniej było to, że tak powiem, skromnie, a teraz faktycznie ja mogę po prostu każdego przechodnia zaczepić i powiedzieć: Jezus Cię kocha, ja Cię kocham przede wszystkim też, nie? Akceptacja. Ale fajnie to powiedziałaś o tym starym życiu, bo ja też tak właśnie widziałem to moje stare życie jako takie skakanie z pustki w pustkę. Tak. Takie na chwilę gdzieś jakaś radość, załóżmy mecz, jakiś alkohol, jakieś coś to dawało, na chwilę dawało jakieś tam emocje i dalej pustka za tym, rozpacz. Takie a teraz jest skakanie z łaski w łaskę, ze światła w światło, z radości, też po trudach, też po różnych krzyżowych sytuacjach, nie powiem im, po moich grzechach, po moich upadkach, po moich złościach, gniewach, krzykach, czymkolwiek, nie? Ja też ciągle wzrastam w tej miłości. Pewnie jak zobaczycie moje grzechy na sądzie ostatecznym, to się zdziwicie, że tutaj śmiałem tutaj prowadzić kanał, ale wiem, że po prostu miłosierdzie Jezusa jest większe. Tak, to jest miłosierdzie. Tak, to jest wielkie miłosierdzie. Ja ostatnio dałam posta właśnie na Facebooku o tym, jak Pan Bóg jest miłosierny właśnie, bo Pan Bóg do mnie nie przyszedł, kiedy ja byłam już święta tu i teraz, bo Ty już jesteś tak święta, że już Ty nic nie potrzebujesz. Nie! Ja byłam w najgorszym bagnie, w najgorszym, jaki tylko może być, duchowym, emocjonalnym, moralnym, i tam Pan Jezus przyszedł i mnie po prostu wyciągnął z tego wszystkiego, nie? I to jest piękne, że człowiek nie zasługuje, nie może sobie zasłużyć na Jego miłość, na Jego miłosierdzie, ale jak faktycznie stanie się w prawdzie przed sobą, to łaska przychodzi, nie? I takie, mi się wydaje, że bardzo trzeba być prawdziwym. Po prostu. Nie faryzeuszem, o której mówi Kościół właśnie teraz na dniach, tylko w prawdzie stanąć, nie? Aniu, a powiedz, czy doświadczyłaś może jakiegoś uzdrowienia fizycznego też? Albo widziałaś, słyszałaś? Jeśli chodzi o mój przypadek, no to tak, no to doświadczam w sumie to cały czas, bo jest proces, nie? Bo ja jeżdżę na różne spotkania takie z myszą o uzdrowienie, bo wiem, że tam dużo łaski wypływa i tak dalej. Miałam taki ogromny ból pleców. I ten ból pleców został mi zabrany podczas jednej mszy świętej. A to był taki ból, że ja po prostu stałam i tak i nie mogę się dalej ruszyć, nie? I to był akurat u nas w parafii. Ksiądz Rafał Jarosiewicz prowadził rekolekcję i podczas tego doświadczyłam nie dość to, też to uwolnienie, więc taki duży gratis, nie? Od Pana Boga. I to zresztą, ja Ci powiem tak, moja... Poczekaj, bo tak przyleciałaś uwolnienie, ale... No powiedz, jakie uwolnienie, jeżeli coś więcej szczegółów? To znaczy uwolnienie? Tak, jak człowiek jest tam, żyje w tym takim niefajnym świecie, no to się różne złe duchy przylepiają i tak dalej, więc no musiałam też z dużej ilości rzeczy przez Pana Boga zostać uwolniona. Myślę, że to nie ma się tutaj nad tym co skupiać, ale generalnie świat duchowy jest realny. I ja tak samo jak jest Pan Bóg, to tak samo jest i szatan. I jeśli Ty jesteś po stronie szatana, to on zrobi wszystko, żeby człowieka po prostu dobić jeszcze bardziej, nie? No tak. I ja sobie nie zdawałam z tego sprawy właśnie, to on że... bo ja kraść, zabijać i niszczyć. Tak. Nie zdawałam sobie sprawy, bo jakieś tam pojawiały się incydenty w moim życiu, jakieś wierzenie, wiesz, w jakieś horoskopy, co tam. Ale ja myślałam, że to jest takie niewinne, że to było pod pozorem takiej niewinności, przecież to takiego tam horoskopek, nie? Że ten świat tam mówi, że to przecież...
Potem sobie przeczytasz, nie, w jakichś tam gazetach czy w czymś tam, potem jakieś wróżki, coś. I to, ale nie, to jest zagrożenie duchowe, bardzo mocne, nie? Czyli korzystasz z wróżek, tak? Ja akurat tak bezpośrednio nie, ale ja w to wierzyłam. Ja w to wierzyłam, jakieś tam horoskopy, cudawianki i tak dalej. Także byłam totalnie po złej stronie, nie? Że, no i Pan Bóg mnie musiał z tego uwolnić. Ja musiałam się wyspowiadać i doznałam uzdrowienia, nie? Bo co ciekawe, często te wróżby, czy te różne przepowiednie mogą wnieść wiele prawdy o nas, o naszym życiu, o naszej sytuacji. Tak, bo zły duch wie, on zły wyczytuje. Duch wie i wie, albo wie, w co nas uderzy, w jakie organy będzie chciał nas uderzyć. Tak. Albo wie, jakie choroby żeśmy przeszli i ci osoby mogą o nas powiedzieć dużo ciekawych rzeczy, które mówimy tak, 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 to wszystko prawda, nie? Tak. Tylko Jezus powiedział, że on jest jedyną bramą do świata on duchowego. Jest jedną. Tak. Jeżeli chcemy wejść do świata duchowego przez inną bramę, to tam nas pokąsa, rozszarpie i zniszczy. No. A na koniec, jeżeli ulegniemy, to i naszą duszę na wieki zabierze do piekła. Nie? Tak, i to jest bardzo niebezpieczne, nie? Bo ten świat mówi, że takie rzeczy są niewinne, że jakieś tam ćwiczenia, to jakaś joga, to jakieś takie rzeczy, które wmawiają po prostu nam, że to nie jest nic takiego, a to jest realne, to jest robota szatana po prostu. Ja tego doświadczyłam w moim życiu, że ja musiałam przyjść potem po uzdrowienie do Pana Jezusa, nie? Że ja sobie tak narobiłam, że Pan Jezus musiał mnie po prostu z tego wszystkiego wyprowadzić, też z tej świadomości w głowie. Kot przebiega, nie? Czarny przez ulicę, no, wiesz jak to jest. Przyzwyczajenie, tak. Tak. Ojejku, pech, nie? Że no teraz nie, pluć no. Trzy razy tam coś trzeba tak, odczyniać. Tak, cudowianki. Więc zdałam sobie sprawę, że jest i Pan Bóg, i jest druga strona, nie? Więc to było przepiękne, nie? Więc i od tego momentu powiem Ci, że tak przez te 6 lat no to nie dość, że uzdrowienia fizyczne to jest jedna sprawa, uwolnienia to jest druga sprawa, ale też widzę, jak moi bliscy w jaki sposób się na mnie patrzą, nie? Że raz zostałam nawet nazwana nie przez rodzinę, przez znajomych moherowym beretem i tak się z tego ucieszyłam, mówię fajnie, to znaczy, że jestem po dobrej stronie, nie? Że tak radykalnie po prostu w to wszystko weszłam, nie? Więc to jest piękne. I, no co, i znajomi pousuwali ci się sami? Nie, byli ciekawi, co się stało. Czy z czegoś? Byli ciekawi. Bo mnie wielu już nie mogło słuchać, jak na Facebooku o Jezusie pisałem i mnie tam pousuwali, żebym się przestał im wyświetlać. Tak, tak to też jest prawda, tak, to też jest prawda, ale u mnie to chodzi o takie rozmowy w cztery oczy, tak jak teraz rozmawiamy. No to są takie koleżanki, ale jak to? I teraz wiesz, bo oni widzieli mnie sprzed. No tak. Byłam w starym Znają życiu ponad 20 lat. Doskonale. Znają, wiedzieli w czym tkwię, w jakim związku, co się dzieje. A teraz tutaj w niedzielę do kościoła, tu ona o jakimś Duchu Świętym mówi, tu o jakimś Jezusie, który kocha, mówi, nie? I w pewnym momencie było tak, nie, że spotkałam się z moją jedną psiapsi, bardzo ją pozdrawiam i taką toczymy dyskusję zagorzałą, nie? Ale jak to udowodni? A tu kapłani, a tutaj jest taki, wiesz, najazd na kościół, nie? No tak. Ale jak to? O co chodzi? A i wojny krzyżowe zawsze. Tak, i tak. Wiem, no a ja mówię, ja nie będę walczyć, ja nie będę walczyć, a ewentualnie co Duch Święty będzie chciał, to powiem. I ona w pewnym momencie tak się zacięła i mówi, ma to sens wszystko to, co mówisz. Wow. I się skończyła dyskusja, wow. Nie? Więc to jest po prostu tak, że stajemy w prawdzie, nie? We wszystkim, w takiej prawdziwości Ducha Świętego. No i oprócz tego wszystkiego, to jeszcze też mam taki jeden przypadek, gdzie mój znajomy był w bardzo złym stanie, takim psychicznym, fizycznym, miał takie już też zdarzenia, że chciał ze sobą skończyć. Próby i na moich oczach, wiesz, była taka historia, że on powrócił do Pana Boga. Więc to było, ja jakby byłam tylko jedną z kropek. Jedną z cegiełek, ale to było przepiękne to widzieć. I ja teraz widzę go na Facebooku, jest dalej w małżeństwie, ma piękną rodzinę i tak dalej. To jest tak ogromnie. A on też widział mnie właśnie w tym bagnie. To jest radość, nie? Tak, to jest ogromna radość. Widział mnie w tym bagnie, a widział mnie teraz co jest. Więc dla wszystkich takich moich znajomych, takich bliskich, to jest jeden wielki znak zapytania, jak można się od tak po prostu zmienić, nie? Że sama z siebie nie da się tak wyprodukować, nie? Że tak radykalna zmiana, bo to było naprawdę radykalne, nie? Z po prostu, z czarnego, z tego, z nocy do światła. No super, tak. Aniu, super. Chyba, że jeszcze coś chcesz dodać, to myślę, że tak, chyba żeśmy to złączyli, twoje świadectwo całościowo. Wiadomo, zawsze można rozmawiać o całym życiu więcej i dłużej. Ale to chyba wszystko. Pomodlimy się, co za naszych... Tak.
widzów. Pewnie. Czyli w tej chwili jesteś w neokatechumenacie. Tak, jestem w neokatechumenacie, jestem szczęśliwą mamą, żoną. Ale powiedziałaś, że zapisałaś się na kurs Fundament, tak? Tak, zapisałam się, bo mnie bardzo, tak, bardzo zainteresował właśnie. Dużo takich rzeczy, których gdzieś tam potrzebuję, pewnie też wiedzy, wiesz, takiej jeszcze, żeby sobie pouzupełniać tego wszystkiego, też bardzo mocno pragnę ewangelizacji i już zaczynam mocno działać w tym kierunku, bo wiadomo, jak się człowiek jest w ciąży i tak dalej, ja wiedziałam, że trzeba ewangelizować, ale no nie dało się to pełnometrażowo zrobić, a teraz w momencie, kiedy... Ale ewangelizujesz sama już w tych ludziach, przyjaciołach, znajomych, to jest przecież pełna ewangelizacja. Tak, ale myślę, że Pan Bóg jeszcze też mnie powołuje do czegoś no więcej, dobrze. Nie? No, na fejsie i tak dalej, no i chodzi o to, że właśnie ta ewangelizacja, że zapomniałam. Że o kursie Fundament żeśmy rozpoczęli. A tak, no i właśnie na kurs Fundament też myślę, że mi bardzo pomoże względem ewangelizacji, nie? Bo no, we wspólnotach takich jak na katechumenat ona jest cudowna, ale modlitwa wstawiennicza, tak, no, no, modlitwa wstawiennicza tutaj, no, tak, o dokładnie, tak jak mówisz. I inne nastawienie, inny sposób przeżywania. Tak, a wiem, że Pan Bóg chce czegoś tam ode mnie, więc myślę, że mnie w tym wszystkim poprowadzi no, po prostu, jesteś, nie? No. Tak. To jest prawda. Po tylu albo aż i zdecydowałam się na to. I potrafiłaś się przyznać do swojego grzesznego życia i pokazałaś, że światło Boże jest większe niż nasze O, jest grzechy. Większe, dużo większe. Miłosierdzie jest ogromne. Kochani widzowie, widzicie na przykładzie Ani, że warto oddać swoje życie Jezusowi. Proszę, pomódl się za naszych widzów. Dobrze. Panie Boże, Ty jesteś Wszechmogący. Ty jesteś Bogiem, który może wszystko. Więc teraz z całego serca proszę Cię, żebyś przyszedł do każdej osoby, która ogląda ten filmik, żebyś otwierał jej serce, żebyś wlewał swoją łaskę, pewność tego, że Ty naprawdę jesteś. Duchu Święty, przyjdź ze swoim namaszczeniem, przyjdź ze swoją obecnością, przyjdź z tą pewnością, że każda osoba, która ten filmik odpala, jest kochana przez Ciebie i że chce iść w stronę światłości. Nie w stronę złego, lecz w stronę światłości. Ty o tym ją przekonuj. Bardzo mocno mam teraz przekonanie, że Pan Jezus chce dotykać osoby, które oglądają ten filmik, które mają jakieś guzy i chce, żeby te guzy w imię Pana Jezusa Chrystusa zniknęły. Panie Jezu, przychodź, wylewaj swoją łaskę. I prowadź w tym przekonaniu, że Ty jesteś Bogiem większym od tego świata, że Ty możesz wszystko, Ty możesz przemienić wszystko. Ty możesz każdą ciemność przemienić w jasność. Amen, amen. Amen. I ja wierzę, że Bóg przychodzi do Anny, tak jak Ty się nazywasz. Zapytałem się jeszcze raz dłużej na pewno Ania, czy to nie dlatego, że Ania siedzi koło mnie, ale uwierzyłem, że Ania. I choroba jakaś kręgosłupa, uzdrawia Ci górne, chyba szyjne kręgosłup. Także przyjmij to uzdrowienie, wierzę, że dasz świadectwo, że Bóg Cię dotknął. Amen. Słowo mam, Psalm 127. Błogosławieństwo pracy. Kochani, możemy pracować, ale możemy pracować z błogosławieństwem Bożym. Jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie trudzi się budujący. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, na próżno czuwają straże. Daremnie wstajecie przed świtem i skrajacie swój odpoczynek, skracacie swój odpoczynek. Jecie chleb zapracowany ciężko, a Pan we śnie darzy swych umiłowanych. Oto dzieci są darem Pana. To my też mamy dzieci, nie? A owoc łona zapłatą, jak strzały w ręku wojownika, tak dzieci zrodzone za młodu. Szczęśliwy ten, kto nimi napełni swój kołczan, nie dozna wstydu, gdy u bram miasta dojdzie do rozprawy z wrogiem. Tak jest Psalm 127. Cały przeczytałem. Amen. Tak. I to jest właśnie to, że bez Pana Boga, jak to się kiedyś mówiło, bez Pana Boga nie do ani do proga. Ani do proga, tak. A. Ani do proga. Ale no właśnie, słowo mi mówi, że trud ten codzienny nasz pracy, jeżeli właśnie zaprosimy Boga, zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej nawet, nie? O takich świadectwach tak. Działania Bożego przed nagraniem. Bóg daje nam i ten dom, i rodzinę, i dzieci, i strzeże naszego miasta, strzeże naszego domu, strzeże naszego mieszkania, strzeże naszego chleba. Dlatego Jezus też mówi, prawda, żebyśmy nie wkładali całego serca
w te rzeczy doczesne. Oczywiście, że trzeba o nie dbać i troszczyć się, bo tu żyjemy na ziemi, ale żeby naszym celem i sercem nie były te rzeczy doczesne, nie? Żeby one nie były naszym ratunkiem, żeby one nie były naszym zbawieniem, żeby ten dom, pieniądze, samochody nie były celem naszego szczęścia, nie? Bo odbierzemy szczęście. Ja dzisiaj widziałem filmik, jak ktoś mówił, jak z pasji tam jakiś motocykl robi i ten. Mówi, że to mu daje takie szczęście, taka pasja, takie ten. Ja mówię, chłopie, jakbyś ty poznał prawdziwe szczęście Jezusa Chrystusa, to byś zobaczył, że ta cała pasja, to byś tą całą pasję przekuł to jest próchno. Przekuł potem na właśnie na głoszenie Jezusa, nie? Tak, to jest prawda. To jest prawda. Właśnie co jeszcze co do głoszenia, tylko krótko powiem, że od początku właśnie czuję w sercu Pana Boga głos na tej pierwszej skrutacji we wspólnocie, to ja nawet wtedy nie zdając sobie sprawy, że jest taka mocna strona duchowa, nie, że to jest tak mocne, ja już usłyszałam Jego głos, nie, no, w sercu i zapisałam taką całą stronę, która była skierowana do mnie akurat wtedy, nie, takie słowo poznania, tak. Rozmowa wewnętrzna, tak. A powiedz, czy Ty miałaś kłopot jakąś z płodnością? Nie. Nie miałaś. Nie, no na tak, szczęście nie. Dobrze, ale ja wierzę, że też to słowo jest też proroctwem dla osób, które ma właśnie kłopot z płodnością, a Słowo Boże mówi, że oto dzieci są darem Pana, czyli Bóg chce Ci podarować dziecko i wierzę, że dzisiaj ze świętymi, swoimi aniołami, ze świętymi, do których się wstawiasz, zaproś tak jak Ty świętego Józefa, tak jak święta Anna, twoja patronka, tak, prawda, tak, też została obdarowana w późnym wieku dzieckiem. Także zaproś Boże osoby i ja wierzę, że ta łaska do ciebie dotrze, że diabeł przestanie ci to kraść i wierzę, że w mocy imienia Jezus te przyczyny są teraz łamane, tej niepłodności, czy to jest twoja, czy twojego męża przyczyna. Bóg to wszystko łamie. Chwała Tobie, Ojcze, chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Panie. Amen. 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 Jeszcze przychodzi mi imię Weronika. Weronika i nie wiem, co Ciebie tu dotyka, Weronika, ale Bóg szczególnie chce Cię dotknąć. Jakieś relacyjne sprawy, sprawy serca. Może tak jak podobnie Ty miałaś jakieś kłopoty w relacjach damsko-męskich, że Bóg ma dla Ciebie wspaniały plan, żebyś się nie bała też czasami zburzyć czegoś niebożego, czegoś, co po prostu w Twoim życiu wydaje się na chwilę, że jest dobre i miłe, ale lepiej pójść na nową drogę z Jezusem i wszystko, że tak powiem, załatwić dobrze z Bogiem, niż się szarpać właśnie w tym naszym ludzkim rozumieniu. A co z tego zrozumiesz, to już Ty weź. Ja mam jeszcze takie słowo, bardzo mocno czuję w sercu, że Pan Bóg chce przychodzić z uzdrowieniem do osób, które chorują na nowotwór. Na pewno jest to glejak, więc jeśli masz glejaka, jeśli masz nowotwór, to w imię mego Pana Jezusa Chrystusa niech ten glejak zniknie, niech wszelkie choroby nowotworowe zostaną przez Jego imię wchłonięte. Amen, amen. Ojcze, powiedziałeś, że w ranach Jezusa jest nasze uzdrowienie, że o cokolwiek będziemy prosili w imię Jezusa, dasz nam to, abyś został otoczony chwałą. Powiedziałeś, że powiedz do góry, a rzuci się w morze, i będzie Ci posłuszna, jeśli uwierzysz w sercu i nie zwątpisz. Także uwierz, bracie, siostro, przemów do tej góry, powiedz w imieniu Jezusa, nowotworze, rzuć się w morze, wyjdź ze mnie, przestań mnie męczyć, przestań mnie nękać. Jezus zapłacił swoją świętą krwią, swoim świętym życiem, wydał siebie za to, żebym miał życie wieczne i życie w zdrowiu tu na ziemi. I przyjmuję teraz to uzdrowienie razem z Duchem Świętym, który wierzę, że Ciebie teraz dotyka. Amen. Niech tak będzie. Amen. Niech tak będzie i wierzymy, że przełomy nastąpią w Waszym życiu. Tak. Także wszystko na chwałę Pana Boga. Chwała Tobie, Panie Jezu. Dziękujemy też Ci, Maryjo, za Twoje wstawiennictwo. I co? Życzę Ci na Twojej drodze tej ewangelizacyjnej siły wytrwałości. Przy dzieciach, przy tej ewangelizacji codziennej, nie? Że najważniejsze, żeby właśnie nasza rodzina widziała ciągle w nas tego Jezusa, żeby z naszych ust wychodził Jezus, z naszych myśli, z naszych czynów. I On też chce mówić. Jeszcze jest, że On chce mówić do tych ludzi. Bardzo chce mówić. Właśnie. Nie każdy chce słuchać, ale mówić chce. No. I życzę Ci też właśnie błogosławieństwa małżeńskiego i może właśnie niech Twój mąż też tutaj kiedyś przyjdzie i powie swoje świadectwo. No, zachęcam Cię, Mateuszu, jak znajdziesz chwilę. I,
i potrzebę w sercu. I co? Dziękuję tak naszym widzom, że jesteście z nami, że oglądacie to świadectwo i inne świadectwa. Dziękuję za waszą modlitwę. Proszę was też o modlitwę za małżeństwo i Ani, i jej dzieci. Proszę tak, was o komentarz. No i nie bójcie się mówić o Panu Bogu, naprawdę, bo to zsyła też ogromne błogosławieństwo. Ja sama widzę, jak jeżdżę i mówię swoje świadectwo, to bardzo dużo dostaję od Pana Boga. I to jest piękne, nie? Właśnie. No właśnie, więcej w dawaniu niż w braniu, więcej radości, więcej. Tak. Więc dawajcie świadectwo, też przyjeżdżajcie do mnie, piszcie tam do mnie na Messengerze, napiszcie mi maila i skontaktujemy się. I dziękuję za wasze wsparcie właśnie i modlitewne, i finansowe, bo to też mi pozwala prowadzić ten kanał. I co, zostawcie komentarz, lajkcik, kciuki, tam czasem kliknijcie w reklamę, chociaż to mi też pomoże zawsze, tam jakiś grosik. Możecie mnie na fejsie znaleźć. To zostawimy link, dobra. O, dasz, tak. Dasz, mam twój Messenger, więc zostawimy link, dobra. Ani, już mamy zgodę. I jakbyście potrzebowali coś od Ani, to piszcie do niej. Tu uważaj teraz, bo pewnie przyjdzie parę maili, parę wiadomości. Tam spam trzeba zaglądać, wiesz. Dobrze. Bo to są te, jak nie jest znajomych, to mi to tak. Gdzieś spam wchodzi albo winna. Albo ja już mam jakieś zlecenie od Pana Jezusa, więc spodziewam się tego, gdzieś tam się pojawiają osoby, takie no, nawet w najbliższym gronie. Też do mnie piszcie, jak piszecie do mnie, to się nie cierpliwcie, po paru dniach gdzieś to zobaczę. Bo też no nie codziennie tam sprawdzam te skrzynki. No to tak. Chyba w zasadzie tyle. To zapraszamy na kurs Fundament. Co mniej więcej 3 miesiące kolejna edycja. Teraz ruszyła we wrześniu. Nie wiem, kiedy to oglądacie, ale zawsze jest link pod spodem, można się zapisać. Darmowy kurs online, kilka tygodni, też poznawanie prawd Ewangelii i też taka grupka dzielenia, gdzie nie jesteśmy sami, że nie mamy wspólnoty. Właśnie to chociaż taka online'owa, mała wspólnota jest. Wieczory chwały, ostatnie niedziele miesiąca, też link jest pod spodem. Modlimy się też o uzdrowienie wasze, o zmianę waszych serc. Zachęcam, przyjeżdżajcie z rodziną, ze znajomymi, z tymi, którzy potrzebują przemiany serca i też doświadczenia Boga. Staram się zawsze jakieś świadectwa powiedzieć i też właśnie Bóg tak samo tu dotyka i zmienia serca ludzi. Także Wołomin, ostatnie niedzielę miesiąca zazwyczaj, chyba jakieś tam święta czy coś, to robimy wcześniej. No to tyle chyba tych ogłoszeń. Chyba tyle. Dziękuję super. Serdecznie. Dzięki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.